Siemanko wszystkim, Hubert Miściwojewski, MMA Bądź na Bieżąco, a razem ze mną Sebastian Desowski. Witam serdecznie. Stary, co wy odwaliliście na tym ważeniu? Co zostało odwalone? Może tak sformułujmy pytanie. Z mojej strony nie wypłynęło żadne słowo, nic sobie nie mogę zarzucić, nie odezwałem się ani słowem, jak nawinął paluch, spokój ducha, to największy luksus. Słuchaj, Szaman u mnie w wywiadzie powiedział, że rok czasu go obrażałeś, o co chodzi? Tak, rok czasu go obrażałem, bluzgałem, tak, to szczera nieprawda. Dziękuję. Nieprawda. Niech wyciągnie rzeczy, które mówiłem tak naprawdę, jak on... że tak powiem, uprzykrzał życie mi, mojej rodzinie, to było wszystko w porządku. A jak ja coś napisałem, to już piłeczka odbita w sposób negatywny. Nie mam sobie nic tak naprawdę do zarzucenia. Fakt. Starałem się o tą walkę 2 lata i Szaman po prostu bał się, uciekał, dostał wiele propozycji. Tak samo powiedziałem, że mogę się nawet zawalczyć na gołe pięści. Tak. Nie było nawet odzewu, więc proszę bardzo. Wiedziałem, że wcześniej czy później dojdzie do tej walki. Po prostu strenowałem. Mieliśmy walczyć choćby nawet w lutym na Browarze Północnym, gdzie zaczął swoją akcję w internecie i zaczął mnie obrażać. Powiedział, że da mi lekcję pokory, po czym okazało się, że w ogóle kontraktu nie podpisał, więc z czym do ludzi. Walka została zawieszona. Tutaj dla armii też nie chciał ze mną walczyć, tam znowu chodziło o kategorię wagową, zaczął wymyślać, chciał sobie ustawić wagę pod siebie, na co oczywiście się nie zgodziliśmy i został postawiony tak naprawdę pod ścianą i dowiedziałem się o tym, że walka została klepnięta o godzinie 1 w nocy. Dostałem telefon właśnie od Przemka, jednego z włodarzy armii Fight Night, no i... tak doszło. Okay, wasza walka nawet nie jest walką zawodową, a nie ukrywam, macie największy konflikt. Chyba ogólnie ten macie tylko jedyny konflikt na tej gali. Chyba tak, a chciałem walki zawodowej, więc no, co będę mówił. Szamot jeszcze powiedział jedną rzecz, że mieliście propozycję, padła taka propozycja, żeby były kolana na głowę. Podobno się nie zgodziłeś. Padła propozycja, ale z kogo obozu? To Szamot powiedział, że gdy już został podpisany kontrakt, on chce stawiać do niego aneksy, żeby były kolana na głowę. Ja powiedziałem, no to zróbmy w takim razie te skrętówki na nogę. Ale po prostu zostaliśmy przy warunkach kontraktu, taka została podjęta decyzja. Dlaczego on ma po prostu stawiać reguły? Wróćmy do wcześniejszej walki. O walce dowiedziałem się 10 dni przed galą, więc tu też, jaka to jest sprawiedliwość? No nie ma sprawiedliwości. Proszę bardzo, kontrakt został podpisany na takich warunkach, więc takie warunki zostaną wypełnione. Koniec, kropka. No i co wam mogę więcej powiedzieć tak naprawdę? To czemu tak bardzo zależało ci na rewanżu, skoro wasza walka była no jednak w amatorstwie, a nie w zawodostwie? No zależało mi oczywiście, no bo wielu ekspertów powiedziano mi, że to ja wygrałem tą walkę. Werdykt był dość kontrowersyjny, więc to też... Jestem ambitnym sportowcem, nie będę ukrywał, więc ta porażka siedziała mi gdzieś tam w głowie, nie? No i oczywiście dążyłem do niej, no ale zadajmy pytanie odwrotnie, dlaczego Szamat uciekał od tej walki? Więc wiesz, no to jest też takie gdybanie, nie? Ja po prostu chciałem wyrównać rachunki, no i do tego dążyłem tak naprawdę, nie? Trenowałem i wiedziałem, że wcześniej czy później dojdzie do niej. Że nie mogę doczekać się waszej trylogii w zawodostwie. Kurde, już czuję te emocje. No to zobaczymy. Na razie nie skupiajmy się na tym, co będzie. Zobaczymy, co jutro się wydarzy, jeśli w ogóle walka się odbędzie, bo są takie pogłoski, że walka przez tą zadymę może się nawet nie odbyć, więc... Serio? No dostałem taką informację, więc na razie cisza, spokój. Nie, no myślę, że dzieją się czasami na ważenie gorsze rzeczy niż to, co działo się u was. No tylko mamy inny czas i, że tak powiem, mamy tutaj też nadzór Wojska Polskiego, więc trochę inaczej jest to interpretowane. Miał być zachowany spokój, był apel przed ważeniem. No został zachwiany, więc co więcej mogę powiedzieć. Ostatnie pytanie, wasza walka nie skończy się na punkty. Zdecydowanie nie. Nie masz szans. To co, no to w takim razie do jutra, spokojnej nocy i widzimy bardzo się po walce. Dziękuję. Do zobaczenia. Na razie.